Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym. W intencjach wnioskodawców, jak rozumiem, jest ujednolicenie możliwości zakładania spółek akcyjnych, spółek komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w sferze użyteczności publicznej i w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej na wszystkich trzech szczeblach: gminy, powiatu i województwa. Z wystąpienia przedstawicieli wnioskodawców mogliśmy odnieść wrażenie, że propozycja ta jest jednolitą propozycją dla wszystkich szczebli samorządu. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że stworzenie nowych możliwości w stosunku do ustawy o samorządzie województwa z 1998 roku oraz ustawy o samorządzie powiatowym dla powiatów i województw oznacza jednak pewne ograniczenie możliwości działania w tej sferze podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina. Jednostki zresztą jedynej opisanej w Konstytucji. Do tej pory nie wprowadziliśmy samorządu powiatowego i wojewódzkiego do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Reforma była późniejsza od czasu przyjmowania Konstytucji. I przypomnę, że gminy posiadają znacząco szerszy zakres swobody udziału w spółkach. Poza sferą użyteczności publicznej mogą one bowiem tworzyć lub wstępować do spółek handlowych w czterech przypadkach, gdy jest to uzasadnione względami społecznymi, to znaczy gdy istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty na rynku lokalnym, nawet dotyczące innych obszarów niż obszar zadań własnych gminy, przy jednoczesnym wysokim poziomie bezrobocia, ujemnie wpływającym na poziom życia wspólnoty samorządowej, dotychczasowy artykuł 10 ustęp 1 ustawy o gospodarce komunalnej, oraz gdy zbycie składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkładnie pieniężny gminy do spółki albo rozporządzenie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową, gdy spółka zajmuje się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego, gdy spółka jest ważna dla rozwoju gminy. Zwracam uwagę, że w propozycjach grupy posłów ten katalog jest znacząco ograniczony. Jak już wspomniałem, samorząd wojewódzki otrzymuje nowe możliwości, ale też następuje pewne istotne ograniczenie, nie wiem czy zamierzone przez wnioskodawców. Do tej pory w ustawie o samorządzie oprócz spółek były wpisane spółdzielnie. Tutaj są one wykreślone. Ponadto przy działalności promocyjnej, edukacyjnej i wydawniczej była wpisana również działalność telekomunikacyjna służąca zaspokajaniu potrzeb wspólnoty regionalnej. Trzeba sprawdzić raz jeszcze, czy nie była wpisana świadomie, ponieważ dzisiaj na przykład tworzenie sieci szerokopasmowego internetu jest realizowane poprzez również pieniądze unijne na poziomie regionalnym. Niedobrze byłoby, gdyby przy okazji tej nowelizacji takie możliwości zostały utrącone. W przypadku gminy, w przeciwieństwie do instytucji powiatu i województwa, istnieje również coś takiego jak domniemanie kompetencji, a więc jeżeli inne organy władzy publicznej nie są zobowiązane, które działają oczywiście w ramach ustaw, do zaspokojenia potrzeb społecznych w danym zakresie, istnieje domniemanie kompetencji gminy i być może warto jednak się zastanowić, dlaczego gmina miała tak szerokie możliwości interpretacji, możliwości działania gospodarczej w sferze użyteczności publicznej i służącej szerzej zaspokajaniu potrzeb wspólnoty lokalnej. No, moją wątpliwość również budzi długi okres dostosowawczy, 10 lat. I bardzo bym prosił o wyjaśnienie wnioskodawców, dlaczego aż 10 lat, no bo trochę sens podejmowania decyzji ustawowej się traci, jeżeli okres dostosowawczy jest tak długi. Reasumując, jest szereg wątpliwości związanych z tą propozycją.
No, ale mam nadzieję, że w toku prac w komisjach sejmowych te nasze wątpliwości zostaną rozwiane i deklarowane intencje nie będą się rozmijać rzeczywistością i potrzebami społecznymi wspólnot na trzech poziomach samorządu. Dziękuję za uwagę.